300 tysięcy i 5 tysięcy złotych to liczby, które pokazują wyniki finansowe świdnickich lecznic publicznych. Pierwszy należy do ZOS Świdnica, czyli szpitala. Drugi do ZOS Pogotowie Ratunkowe. Dysponujemy już sprawozdaniami finansowymi zarówno SPZOS Pogotowie Ratunkowe, jak i SPZOS w Świdnicy. Sprawozdania finansowe za rok 2014 wykazują dodatnie wyniki finansowe obu jednostek. W przypadku pogotowia jest to kwota niewielka, bo kwota sięgająca 4000 zł, natomiast w przypadku SPZOS-u w Świdnicy, mówimy o szpitalu Latawiec, jest to kwota ponad 300 tysięcy złotych. Myślę, że to w jakimś stopniu gwarantuje takie stabilne funkcjonowanie tych jednostek i w domyśle służby zdrowia w powiecie świdnickim. Mimo dobrych wyników ten rok dla pogotowia może być ważny. Pod koniec roku ogłoszony będzie bowiem konkurs na nocną i świąteczną opiekę medyczną, a w następnym roku na ratownictwo medyczne. Końcem roku, jakby od przyszłego roku, takie rozwiązanie wejdzie w życie, to znaczy stoimy w obliczu konkursu na tą obsługę nocną i świąteczną, natomiast w połowie roku przyszłego najprawdopodobniej też odbędą się konkursy na ratownictwo medyczne, no i tutaj nasze jednostki będą musiały się wykazać, aby mieć szansę konkurować najprawdopodobniej z podmiotami prywatnymi. Sprawozdania finansowe bada jeszcze biegły rewident. Będą przyjmowane w czerwcu przez radnych powiatowych. Warto dodać, że na ten rok w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia szpital podpisał kontrakt na blisko 85 milionów złotych. Wchodzi w to także specjalistyka, a pogotowie na 9 milionów 400 tysięcy złotych.